Grupa C, World ETV 2020, to oczywiście nazwa turnieju, a my już mamy naszych gladiatorów w górnym lewym rogu w kolorze niebieskim. Su, mistrz Intel Extreme Masters Katowice, proszę bardzo, po mistrzowsku, 12 poolem, a pewnie, że tak. W dolnym prawym rogu Parting, człowiek Shibal, człowiek, który opanował angielski w miesiąc. Już wie, jak się dogadać, piękna sprawa, lecimy. Nightshade. To oczywiście plac boju, a Parting póki co bez zwiadu. Ciekawe, czy będzie klasyczny po gateway'u. Jak nie będzie, o kochany, może się skończyć bardzo źle. No. I panie pa... ślepa kontra. No. Dokładnie, ślepa kontra wjeżdża. Jak ja lubię takie gry. Te spotkania są nie do opisania. No dobrze, prawdopodobnie Parting zaraz zaliczy glebę, zaliczy mocnego fikołka. No ale tak się zdarza. To takie gry się po prostu zdarzają, nie można sobie ich wypominać potem. Bywa, no ale Su to jest jednak czempion. Trzeba być czempionem, żeby zrobić 12 pula. Ale co się dzieje? Wczoraj każdy tak w zacięcie walczył. Każdy jako życie, jako ostatni, wiecie, kubek wody w tych jakże ciężkich, mrocznych czasach z pożarami, z suszami. A tu wyłożone. 12 pool i proszę bardzo. Poniżej 2 minut myślę, że może ta gra trwać. Parting pewnie zaraz opuści lokal. No i... kurczę, ale wam przewidziałem. Zaspoilowałem tak troszeczkę, no ale to... to już takie, wiecie, takie ten. To się zdarza. Dawaj reklamy i tak się nic nie dzieje, a tobie coś wpadnie. No. Nie no, tak, puszczam. Tylko tam niektórzy mają albo adblocka, albo na przykład reklamy się, pula reklam się skończyła na Twitchu, nie? Więc tak różnie z tym bywa, ale ja puszczam. No w przerwach oczywiście, nie w trakcie gry. Ale jakbym nawet puścił teraz w trakcie gry, to chyba nie za dużo by nas ominęło. Tak, widzę, że dzisiaj wszystko wróciło na stałe tory u Wardiego, u niego sporo takich gier jest. No i cóż, 1-0. Widać, kto tutaj jest dominatorem. Parting, kurczę, co on napisał? Co? Chwilę, gdzie jest mój telefon? No właśnie, nie mam telefonu, moment. Nie zdążę przetłumaczyć. No ej. Coś jest nie tak, coś jest innego. No w górnym prawym Su oczywiście, który znowu robi 12 pula, no. I znowu Parting nie robi zwiadu, tak coś czuję. Parting w dolnym lewym. Nie, no na pewno. No nie. Tak być nie może, no. No halo, gdzie były te dobre mecze z wczoraj z grupy A i z grupy B? Znaczy to może też być dalej bardzo doskonały mecz, tylko że... No nie, no komedia, no. Trochę komedia, ja postaram się przetłumaczyć, no bo tu się i tak niewiele wydarzy, to mogę już z góry powiedzieć, zresztą ja dam po prostu śledzenie tych jajek, a w efekcie zerglingów. No i sekundkę, spróbuję przetłumaczyć to, co pisali w lobby, no koreańskiego jeszcze nie znam, więc się tutaj posiłkuję technologią. Koreański na angielski. No spróbujmy. No nie poszło za bardzo. No, także... zerglingi dobiegły. I czekamy na GG. Chociaż... Parting ewidentnie walczy, bo robi jeszcze zelotę. No może przeżyje, ale to wiadomo, że to będzie średnie życie. Okej, jakoś poszło. Jakoś żyje. No mapa jest też większa, więc... szansa na to, żeby się obronić, jest też większa. Się może koreańskiego nauczyć czy coś, albo mieć otwarty translate wcześniej. Tak. Zapadają proby Partinga, ma o wiele mniejsze wydobycie przez to, że probki są gdzie są.
Jest źle, można powiedzieć. Parting kropeczki nienawiści ponownie wysyła. Su tak samo. Wydaje mi się, że w ogóle... O! No znowu coś jest, chwila. Tylko odłożyłem na chwilę translatora. After all. Kurczę, after all. No it's not two consecutive... Że dwa razy z rzędu chyba Parting pisze. Że dwa razy z rzędu chyba. Oni tak dziwnie piszą trochę. It's OP as usual. Nie no, tak swoją drogą to wspominałem jeszcze przed nagraniem, że Parting słynie z tego, że robi Canon Rusha na Zergu. No i może ten 12 pull to jest taka ślepa kontra właśnie na Canon Rusha. Może taka jest koncepcja, to może nie być takie, o nie lubię cię, czy coś takiego, tylko... tylko po prostu chciał na ślepo kontrować Canon Rusha. W ogóle tutaj jest dostęp do pylona. Bailingami można się prześlizgnąć między Gatewayem a Cyberem. Więc to też jest do wysadzenia w powietrze ewentualnie. Tymczasem dwie adepki znowu wchodzą. No nie wiem, co mam myśleć o tym meczu, bo... Tak chcą, a nie mogą. Ale dobra, Su dronuje, więc chyba złapiemy jakiś rytm powolutku. Tymczasem Parting gra Twilight Council, którego Su nie widział, bo on jest tutaj. Musiałby przybiec z Zerglingiem. Ale do prędkości Zerglingów jeszcze trochę drogi. O, serio? I tak zauważy? Nie, nie zauważył. Pytanie, czy Parting wie o tym, że Su nie zauważy, bo to było na krawędzi wizji. Okej, okay, no to... Pierańczycy poczuli luz. Parting robi Ninja Expand, czyli bazę, której się rywal kompletnie nie ma domyślić, że jest i gdzie jest i tak dalej, więc... No... No taki mem trochę. Ale z drugiej strony Su chyba też dostrzegł, że właśnie tutaj jest ten pylon i że może Bainami może sforsować. Chyba, że te adeptki to jest odpowiedź... Przepraszam, ten Bainingness, czyli Bainingi, to jest odpowiedź na adeptki, które już teraz kroczą w kierunku Zerga. Nie, to jest Olin? No... Nie... Dzieci, Koreańczycy, prawdziwi tacy. Co się dzieje? Ile? 7 adeptek. O, 8 też jest jeszcze z tyłu. W sumie ten Stalker to powinien tutaj stanąć, ewentualnie tu, gdzie Zelota jest, żeby jeszcze bardziej się wzmocnić przeciwko Bane Bastom. Chyba Su przegrał, jak teraz by adeptki zaatakowały Bane'y. O, no może i nie, bo jeszcze królowe są, zerknij powracają. Nie no, dalej to w sumie dobrze wygląda dla Su. Niby go Parting trochę zaskoczył, ale akurat ślepa kontra. A jak wiemy, na ślepą kontrę nie ma kontry. 7 dron ubitych. No i doskonale wychwycił to Su. Że coś jest nie tak. W międzyczasie Parting przyzwał swoje probki z pierwszej albo... O, drugiej bazy chyba jednak. No i teraz tutaj zbiera pieniądze, tylko że Su... Nie, Ninja X... O! Nie, nie zauważy tej ninja, a już biegł. Trochę szczęście uśmiechnęło się do Partinga. No dobrze. Su myślał, że tu pewnie jakiś jest gateway ukryty, ale nie spodziewa się, że może być cały Nexus. Przy którym też całkiem szybko przyzywa się jednostki. Boże. Aż mi się gry na amerykańskim naderze przypomniały. Oni też tam tak się nie boją cudować jak Parting teraz. Blink gra. Blink Sentry. No w tej sytuacji to będzie nawet bardzo mocne, o ile Su nie zrobi miliarda zerlingów i nie otoczy tego wszystkiego. Su myśli, że będzie trzecia, to kochany, tu o trzeciej nie ma mowy. O, zauważył! No piękna sprawa. Ale czy to jest dobrze dla Su w sumie? O, to jest pytanie. Niby wie. Gdyby teraz Parting zrobił czwartą bazę, to by była komedia. Znaczy tak jakby tutaj tę trzecią. Okej, zobaczmy jak atak Su, on za chwilę oczywiście nastąpić powinien. Ale są centry, nawet dwa force fieldy dostępne. Doskonale, doskonale. Czemu tutaj force field poleciał po lewej stronie?
Okej, parting podchodzi coraz bliżej, będzie mieć masę force fieldów. Przydałaby się kolejna sentry. Ojojoj, no i teraz samego siebie trochę uwięził, ale tylko 6 probek zginęło. To nie jest taka duża tragedia. No i teraz czas na chyba jedyny, ostatni duży atak póki co w tym meczu. No ja troszeczkę się jaram, przyznam, na partinga w Katowicach, bo ostatnio prezentował bardzo fajną formę, wysoką, też nietypowy styl gry. No na zergów tak średnio mu idzie, więc robi te cannon rushy, ale tak całościowo bardzo ciekawy zawodnik. No ale dziś to jest trochę inny parting niż go pamiętam. Poleciały force fieldy. Oczywiście momentalnie zerki niszczy rawaderami. No i tak Su musi rzeźbić jeszcze przez momencik. Dużo force fieldów w dalszym ciągu po stronie koreańskiego Protossa. Kolejne force fieldy i kolejne stalkery robione z tyłu. Ładnie gra party. No i tak powoli. I chyba Zerga może ugotować, tylko jeszcze... No nie, no już się skończyły force fieldy. No to już będzie coraz ciężej. O, już jest... W zasadzie koniec łapania. Teraz będzie musiał tylko się defensywnie blinkować party, chyba że jakiś YOLO wskok do przeciwnika, ale to by było niemądre. Obserwator o mało nie stracony. O, teraz ubity, bo Sport zapewnił wizję królowym. Dalsza, tak, nawet kilka probek przyjechało za depkami. Parting się rzuca. O, i teraz jeszcze był ofensywny blink. Ależ to jest bestia. Ależ to jest wariat. Czy on naprawdę to ugra? O, nie wierzę. To parting doskonale teraz zniszczył kilka dodatkowych ravagerów. I coraz więcej Protossa, coraz mniej Zerga, synu. Dobrze. Jedna. Nie no, blink sentry all-in. To tego nie było czasu. Blinks of Inverti. Doskonale. No, parting zgarnia punkt dla swojego obozu. 1-1. No siadło, panie Parting. No nieźle. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Jeszcze nic mi nie wiadomo na temat polskiego castu na Inter Extreme Masters Katowice. Jeszcze nic. No serio? 3 gry z rzędu? No dobra, no. No wybornie, wybory. W ogóle, okej, no parting wiadomo, górny prawy, sudolny lewy, formalności za nami. Na tej mapie bardzo dobrze zrobić cannon rusha w tym miejscu z, no wiadomo, pylon, cannon i tak dalej, powoli progresować tu na górę. I wydaje mi się, że to jest dobra mapa do 12 pula, bo tutaj też dystans do przeciwnika jest nieco bliższy i też tu łatwiej wejść. I zobaczcie, że parting tak wysyła swoją probę. O, że on nie będzie wiedział nawet, że coś do niego idzie, bo on nie ma zwiadu, on po prostu robi cannon rush, on ma wyłożone na wszystko. Ty mnie 12 pulem, to ja cię cannon rushem. No ale on nie wie. Nieświadomy. Jak turysta lecący do Chin. No i co teraz? Już widać? No pewnie, że już widać, no. No i co? No i zerglingi tam polecą, tak? Jaj, co się dzisiaj nam za mecz przydarzył? Leci na dół, nie? No pewnie, że leci na dół. Ale wydaje mi się, że może jest jakaś nadzieja, żeby się tutaj dobrze zablokować. No, ej, jak na moje, to... Ej, no klasa, uda się. Zerglingi chyba nie dadzą rady się prze... No bo co mają zrobić zerglingi? Nic nie zrobią zerglingi. No pewnie, że tak. No nie roz... O, chociaż... Czemu nie atakuje kanona? Chociaż i tak by się nie udało. No właśnie. No kurczę, ty parting bestia. Dobrze. No i teraz kluczowa probka, ale widać, że kluczowa probka zaraz się wyłoży od królowej i li... A to jest, no to jest ważne, jak zrobisz 12 pula i szybszą królową, to możesz tu szybciej zablokować możliwość wizji Protossowi. No i co teraz może parting? Parting nic nie może, bo nic nie widzi.
No i nawet go z Pinecrawlerem będziesz czuć zaraz. Trzeba postawić jeszcze Cryptumora, dać trochę więcej błota. No ale Parting wie, co się dzieje, więc oczywiście przestawia swoje budynki bardziej na prawą stronę, żeby Spinecrawler tutaj nie mógł go atakować. Tak samo zerwingi szukają okazji. Ciekaw jestem, czy Spinecrawler będzie mieć zasięg do tego kanona. A póki co Parting robi swoje. Su oczywiście już przechodzi w Roach'e i tym samym pewnie Ravagery. No to nie jest takie przesądzone, że to nie poszło Partingowi. Nie jest tak, że o, przyszedł, poszedł, przegrał. Jeszcze jest nadzieja. Póki Robo Facility w grze, nie można przekreślać tego zawodnika. A, jednak jest zasięg do kanona, okej. Jednak tak. No bateria nie powinna go leczyć i właśnie teraz Parting dezaktywował. Chociaż... Co on robi? Czemu on to leczy? Aha. Widocznie nie da się chyba dezaktywować autoleczenie baterią. A nie, przepraszam, bo tu obserwator się pojawił, więc teraz kanon może się odwinąć. Dobre. Okej. No to słusznie, to słusznie. No i dobrze. Początkowe rytuały zonami. Co teraz, panie Su? To będzie klasyczna obrona z queenami, z dużą liczbą królowych, plus jakieś Roach'e, Ravagery. Czy może spróbuje też jakiegoś kontrataku? No fajnie, Parting jeszcze trochę podszedł Immortalem. Nie wiem, czy nie byłoby mądre zrobienie spora na miejscu Su, żeby wykryć Obserwera i ten spor też trochę by potem Warpizma zniechęcał do podlatywania. No teraz się dowiemy, czy jest jakiś pomysł. Ładnie, kolejna bateria leci. No baterie też leczą oczywiście zarówno Immortala, jak i Warpizma, więc nie ma takiego dużego zagrożenia. Parting naturalnie celuje w... no, Ravagery. Chyba, że królowa akurat będzie miała mniej punktów życia. To jest ciekawe, Robo Bay! Chyba Disruptory są w domyśle grane przez Partinga, no chyba, że Kolos, który by wchodził tutaj pod rampę. O i właśnie, zrobił tego spora, o którym wspominałem. No i teraz Parting nie ma takiej superwizji. Aż dziwne, że nie wycofał Obserwera, skoro widział spora. A może, nie, może tak niby widział, ale nie zauważył. Oczami nie zarejestrował. O, bardzo ładnie wzięty na celownik Ravager. Nieźle, naprawdę nieźle filtruje Parting. No ale Su, jak stał, tak stoi. Ba, nawet robi kolejne drony w ekspansji. A nie może... O, teraz Parting dobije królową. Tak jest. Kolejne Ravagery strzelają do baterii. Bo tylko baterie są jakkolwiek sensownym celem do wzięcia. No, Parting ma supply blocka, nie może robić Disruptora. Trochę błąd. Myślę sobie, probę może zniszczyć tak na szybko, ale uznał, że nie będzie tego grać. No, opóźniony Disruptor, trochę nieprzyjemnie. Kolejny Robo. Taka leciutka stagnacja. Nie no, Kolos byłby raczej bez sensu, bo królowy mają trochę za daleki zasięg na jednostki lotnicze. No Kolos też się do takich zalicza, bo jest taki wysoki. Więc królowe mogłyby wykorzystać bardzo duży zasięg. A Kolos też nie ma jakichś nie wiadomo jakich obrażeń. Oho! To zaczyna się. Jedziesz! Ajajaj. No ale jednak królowa padła. Myślałem, że może uda się mu w Ravagery ciepnąć. Na przykład 4-5, no to już by było chyba po zawodach. Ładnie celuje w kanona nawet Su. Ale pozorom ten kanon nawet tutaj trochę pomaga, bo on może strzelać mniej więcej w to miejsce. Jak bardzo blisko podejdą jednostki. O, kolejna kula daje fulla! I Ravager zniszczony, królowa obita, coś pięknego. Oj, kolejny! O, ale Warpizm! Nie, nie padnie Warpizm. Ożesz ty, ale jest blisko. No, żeby nie zważył Parting, bo transportowiec nie ma już za dużo siły leczącej przy tych trzech kluczowych bateriach. Te z tyłu, no niby mają energię, ale one są trochę daleko. Oho! No i właśnie, i o tym mówiłem. Nie ma bateryjek, pani Parting. O, jeszcze Disruptor nie był w stanie eksplodować, bo został zniszczony.
przed eksplozją. I wtedy ona nie działa. No zabawy nie ma końca, tymczasem SUP przechodzi w Lair oraz Spire i trzecia baza. On się spokojnie rozwija, nie ma presji, trzyma tę rampę. No tutaj kluczowe są oczywiście królowe, które uniemożliwiają takie dłuższe stanie warpizma. No jak nie można stanąć warpizmem, to ciężko wlecieć. A Ravagery głównie strzelają do tych budynków, które w miarę blisko tutaj są stawiane, no i cała historia. On nawet nie chce tak mocno niszczyć tego wszystkiego, co robi Protoss. Tylko po prostu... Oho! Czy co on strzelił tym Deedraptem? On w nic nie strzelił? Co to było? Uła! No teraz on strzelił. Teraz trafił. Ładne mikropartinga, żyją jego immortale. No nie wykorzystuję w ogóle tych baterii z tyłu, bo są tak daleko, więc nie wiem do końca, czy są one też takie potrzebne. Przydałaby się jakaś probka ustawiona bliżej, ale tutaj już nie ma żadnej chyba... A nie, jest jedna proba tutaj między gazem a baterią. Su chyba trochę zbyt ochoczo podchodzi pod tę osadę Protossa. O, Artych ma wrażenie, że czasami za dużo mikruje tymi Disruptorami. Są mutaliski. GG. Są mutaliski, chwilę potem GG. Przypadek? Nie no, na mutaliski już nie miał żadnej odpowiedzi Parting. Piękny mecz, piękny. Nie zapomnę go nigdy. Póki co 2-1 oczywiście trzeba 3 mapy wygrać, więc może jeszcze jeden 12 pull przed nami. Wardy zarządził 2 minuty reklam. Wiecie, on już raz anulował dronkę, żeby... No o tym mówię, że niby zaczął robić drona, ale mówię, raz anulował, zrobił 12 pulla. Więc tak, nie przekreślajmy. No i proszę, co moje piękne oczy widzą? Znowu 12 pull, 4 gry z rzędu. Co ci, Koreańczyc? Jak ten StarCraft się zmienia. W dolnym prawym rogu Su, czyli mistrz Intel Extreme Master z Katowice 2019. A jego rywalem Parting, też swego czasu jeden z najlepszych protosów świata, który stara się wrócić na szczyt. Lecimy. Wow, Parting robi dobre otwarcie. Jedziemy. Dobrze. Aż musiałem sobie klasnąć. Piękna sprawa. No, jakby drona jeszcze mu postawiła haczerkę w naturalu, to też by było ciekawe. O, Su myśli, jedzie droną. Parting chyba wyczuwa sytuację. Parting, czemu ty nie jedziesz tym zwiadowcą do przeciwnika? Oj, kochany. Czy on naprawdę... Nie wiem, czy ja chcę zobaczyć kolejną minutę albo dwie tej gry. Czy to będzie ból, no. On nie zrobił zwiad, on się zrobił zwiad do połowy mapy, zobaczył dronę i zawrócił się z tą droną do własnej bazy. Nie da rad. Nie zobaczymy dzisiaj normalnego PvZ Parting Su. Już jest GG, czy jeszcze nie? Jedzie, dobra, prawie kronobus na zlotę, jest wola walki. O to chodzi. I drugi pylon postawiony. Tak jest. Nie. Po prostu ten pojedynek ja bym podsumował chyba takim pewnym utworem muzycznym, który... To brzmi właśnie tak. No nie no, po prostu. Nie no, czemu oni tak grają śmiesznie? Nie. No i 7 probek padło, no. Nie mogę. Ono boli człowieka w człowieku, jak to widzi. 7 probek zniszczonych. No może nie przegrał, ale czemu te 12 pule gra za grą, no. A można by było. Chociaż jedną! You're the man! I kropeczki nienawiści. Pewnie, że tak. Dobrze. Idźmy dalej.
Przywróćmy doskonałe dźwięki StarCraftowe. Przekonajmy się, czy wyjdzie z tego jednak jakaś taka dość zacięta mapa. No teraz co? Teraz Proxy Ninja, jakaś baza. I znowu może jakiś Stalker Sentry push. Królowe ustawione, dobra, no jest rozwój, jest chyba jakaś normalizacja, jak to mawiają dźwiękowcy. Tak, jest chyba okej. No dobra, podliczmy straty, 7 probek za 13 ringu, 2 drony, no fatalnie dla Partinga z jednej strony, ale powiedzmy, że żyje. Czy jakoś się to rozkręca. No barykada nie jest zbyt dobra, no ale to oczywiście było na potrzeby nagłej obrony. No ale powinien tego pylona gdzie indziej ustawić Parting, chociaż z drugiej strony też łatwiej mu było się bić wtedy z Zerglingami, jak było tutaj wąskie przejście, bo jakby na przykład tutaj zrobił pylona, to by tutaj było szerzej i łatwiej dla Zerglingów chyba. No i ciekawe, czy adeptki, czy może co innego? No, okej, lecimy. Z adeptkami. Co tymczasem sprawdza okolice górnego prawego rogu w poszukiwaniu ukrytej bazy swojego przeciwnika. A Parting zwyczajnie. Trzecia baza, nie ma stresa. O, Su chyba będzie wjeżdżać na 41 dronach, czyżby? A może jednak... Może jednak nie? Nie, no on robi teraz roach, no już widać, że będzie robić atak mocny Su. Chyba, że to takie duże bezpieczeństwo może? Proszę. Nie, no on będzie atakować. No i to jest w ogóle ślepa kontra na Partinga, bo Parting robi adeptki, a Su robi karakany. No chyba, że coś naprawdę tutaj, duże zamieszanie będzie jakieś, to może wtedy Parting jakoś będzie mieć większe szanse. No zobaczmy. Póki co bardzo trudna sprawa dla Partinga. No i zaczyna się straszenie adeptkami, bo mała szansa, że Parting wskoczy tuż pod 10, czy nawet więcej karakanów z tego przeciwnika. Już pierwsza adeptka złapana, kolejne będą dalej niszczone. No dobre wykonanie, Su. Parting mimo wszystko wskakuje, ale chyba czas na recola. Nie no, w sumie czego on nie zrobi, to będzie trochę już źle. Dobra, wylądował. Co dalej, panie Parting? Jest trudny mecz. Dla graczy również. O, robo powstaje w ekspansji. No, Immortality to jest oczywiście to, co bardzo potrzebuje Parting, zwłaszcza, że już ma praktycznie w bazie te roachy z Lingami. No, ale... Długa droga do pierwszego Immortala. Nawet Force Field nie specjalnie pomogą. Su oczywiście... Ojeju, tu jest... Dobra, zakończmy to. Idźmy dalej. Naprawdę, no po meczu Special DIY już myślałem, no dobra, no taki jeden pojedynek się musi trafić, taka czarna owca, taki biały kogut raz na jakiś czas. No, ale mamy drugi taki pojedynek, który można by podsumować słowami, bywało lepiej, albo no nie poszło. No ale Parting w miarę się obronił na froncie, Zergingi już trochę mu wyjaśniły ekonomię, ale on twardy. Twardy i waleczny jak rycerz Jedi. Chyba, że Immortala nie atakował, no ale... 3-1 dla Su. Także Su kontra TY. No, miejmy nadzieję, że to będzie fantastyczne starcie, fantastyczna seria, no bo ma na pewno taki potencjał, ale jak czy będą chcieli tak grać, to nie wiadomo. No a drugim pojedynkiem będzie Special kontra Parting. I tu też jest duży potencjał. Special z Partingiem mają niemało historii gier i liczę, że... Będzie lepiej.
Powiedzcie czat, że będzie lepiej. Podbudujcie na duchu. No, co było dobre. Dobrze. Tak, zakończmy nagranie. Follow Indie Starcraft, dziękuję za oglądanie na YouTubie. Również follow tam, wiadomo, komentujcie, lajkujcie, subujcie. Cześć, cześć.